Co nas czeka w tym roku? Niestety prognozy nie są optymistyczne. To będzie trudny, ciężki rok. Ciężki dla nas wszystkich. Pracowników, konsumentów, a nawet przedsiębiorców. Nasza gospodarka znajduje się w stanie przedzawałowym i to rodzi masę perturbacji. Między innymi na rynku pracy. Tysiące osób zostanie zwolnionych. Szacuje się, że w urzędach pracy pojawi się nawet 200 tysięcy nowych bezrobotnych. Ci, którzy będą mieli pracę, nie mają co liczyć na wysokie podwyżki. Za to trzeba się liczyć z okresowym wzrostem kursów euro czy franka wobec złotego, co oznacza wyższe raty kredytowe. To wszystko spowoduje, że trudniej nam będzie utrzymać standard życia. To, co nas czeka w tym roku, to zaciskanie pasa. Oszczędności, oszczędności i jeszcze raz oszczędności. Pewnym pocieszeniem może być to, że te problemy dotyczą przede wszystkim pierwszej połowy roku. W drugiej połowie roku może pojawi się jakieś światełko w tunelu.